Ograniczenie władzy rodzicielskiej jest przykrym doświadczeniem i obciążeniem psychicznym, zarówno dla rodziców, jak i dla samego dziecka. O ile dobro dziecka powinno zawsze stać na pierwszym miejscu, to w praktyce ograniczenie praw rodzicielskich nie zawsze mu służy. Władza rodzicielska zasadniczo przysługuje obojgu rodzicom aż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, ale możliwe jest jej ograniczenie lub pozbawienie. Można je ograniczyć obojgu rodzicom lub samemu ojcu czy matce. Ograniczenie praw rodzicielskich nie oznacza jednak utraty wszystkich praw i obowiązków rodzica wobec dziecka, jak choćby obowiązku alimentacyjnego. Rodzic zachowuje też prawo do kontaktów z dzieckiem, a dziecko zachowuje prawo do dziedziczenia. Istnieje również możliwość przywrócenia praw ograniczonych wcześniej przez sąd. W naszym artykule znajdziesz informacje o tym, jakie są przesłanki ku ograniczeniu władzy rodzicielskiej, a także na czym ono konkretnie polega.